Siemanko, z tej strony Matrix i dzisiaj mam coś specjalnego, bo dzisiaj będzie akurat recenzja filmu Chłopi, którym byłem akurat, bo ten odcinek prawdopodobnie będziecie mieć jutro, czyli w niedzielę, a ogólnie w Chłopak byłem w czwartek, więc jakiś czas temu, ale ogólnie dzisiaj chciałem wam właśnie zrobić tak jakby recenzję tego filmu, więc tak. Od razu mówię, że w tym odcinku będę oceniał tam styl wykonania filmu, muzykę oraz przedstawienie historii, jaka tam była przedstawiona. I pod koniec też materiału będzie właśnie taka główna ocena, która będzie podsumować wszystkie te całą moją ocenę, taką, która właśnie będę oceniać właśnie ten cały film. Choć wasza opinia mogą być całkowicie inne, bo to akurat to jest moja opinia, więc wiadomo o co chodzi. I też przy tej okazji też przytoczę pewne ciekawostki dla tych, którzy też się interesują sztuką, bo akurat jest co akurat słuchać, no w ogóle zobaczyć. Styl wykonania filmu. No cóż, ogólnie polegało na tym, że właśnie ten film na początku był właśnie tam nagrywany właśnie za pomocą tych żywych aktorów i tak dalej, jak to się robi w każdym normalnym filmie. Ale potem właśnie, jeśli dobrze to zaobserwowałem tam, gdzie było to na początku właśnie w kinie tam mówione, jak powstał ten cały film, to kilkunastu artystów, czy na kilkadziesiąt, nawet kilkaset, paręnaście artystów po prostu, później cały ten film, który był właśnie nagrywany, jako w stylu właśnie live action, to później właśnie tworzyli właśnie z tego animację, w sensie malowali za pomocą właśnie farb olejnych na płótnie i potem właśnie to później to skupowali i tworzyli po prostu animację, czyli tak klatka po klatce i to podobne. I tak później powstał ten cały akurat film. Też muszę powiedzieć, że ten styl właśnie tych malowania tych wszystkich obrazów było zainspirowane na przykład tych impresjonistycznych, gdzie na przykład nie obchodziły takie detale, takie szczegółowe, a bardziej skupiali się właśnie ludzie na światłocieniu. Choć jeśli chodzi o właśnie detale, to było dość mało akurat, jeśli chodzi tam, ale mimo wszystko to nie było rzeczy takie złe. Jeśli chodzi o styl tego filmu, oceniałbym akurat na tak 7, 6 na 10, względu na to, że jest to coś oryginalnego, choć nie często bym coś takiego oglądał. Nie przyzwyczaiłem się do tego i nie jest akurat tak do tego przeznaczony, ale mimo wszystko nie jest taki zły. Ale to jest taka mała ciekawostka dla takich znawców sztuki. Bo na przykład w filmie wychwyciłem przynajmniej tak parę dział, też miały oczywiście do niej właśnie ta interpretacja. Są na przykład były takie dwa obrazy na przykład, takie jak Babilato czy Bociany, które jest namalowane przez Józefa Chomowskiego akurat. No trzeba jednak docenić jednak te poświęciki artystów, którzy namalowali te klatki do tego filmu, bo naprawdę dużo poświęcili czasu, żeby to wszystko namalować. Nie mówiąc o farbie olejnej. Muzyka. No co ja mogę jej powiedzieć akurat? Bo muzyka w tym filmie jest po prostu świetna. Po prostu nie ma co za bardzo się wszczepić, to jest po prostu masakra. Jakby to jest dane po prostu muzyka taka. I ktoś na przykład lubi takie bardziej takie, nie wiem, może takie średniowieczne, nie wiem czy to nawet dobrze średniowieczne. Takie medievalowe festiwale, takie tańce i tak dalej. I ogólnie to jest taka muzyka taka idealna, taka stara polska po prostu, takimi typowymi śpiewami i to podobne. No w ogóle według mnie naprawdę to mnie po prostu to najbardziej uwielbiałem w całym filmie. Muzykę. Po prostu. Sam po prostu ją posłuchać, bo naprawdę jest świetna. Zwłaszcza dla tych, którzy lubią właśnie takie klimaty właśnie. Dla mnie ocena 10 na 10. Historia, jaką opowiada film. No cóż, co można powiedzieć? Cały film o chłopach jest po prostu interpretacją po prostu książki, chłopi po prostu. Chłopi to są oczywiście lektora tam obowiązkowa. Ale sam sposób, jaki był przedstawiony w filmie, nie był taki zły. Sam fajne były tam na przykład tam wątki, które takie dramaty, elementy nawet miłosne były na przykład. Fajna w ogóle była opowieść na przykład tam Jagny, czy jak to jej tam było na imię, nie pamiętam, kurde. Znaczy powiedziawszy, ja sam nie za bardzo tam na przykład czytałem tam chłopów, ale szczerze taki film nie jest aż taki zły, bo naprawdę bardzo mi się akurat podobał akurat. Powiedzmy każdemu, który taki ktoś nie lubi po prostu czytać, albo wolałby coś sobie na szybko sobie dowiedzieć się co było na lektorze, więc taki film byłby całkiem spoko akurat. A moja ocena? No cóż, solidne 9 na 10.
No dobra, tylko mam już wszystkie akurat punkty zaliczone, więc czas teraz na finalny werdykt. Dla mnie film dostaje takie... No cóż, dostaje 8,5 na 10. Bo niestety nie mogę powiedzieć, jakie były na przykład elementy, jakie były pominięte akurat w samej książce, bo jednak książka ma więcej na przykład detali i tak dalej. Bo akurat, jak mówiłem, nie czytałem akurat chłopów, więc nie wiem, jakie to są tam większe takie różnice między książką, a właśnie ogólnie filmem. Ale mimo wszystko film się bardzo mi się podobał. Każdemu polecam, kto na przykład chce sobie zdawać do matury i tak dalej, to sobie tam obejrzeć. Jestem akurat w klasie licealnej, więc to nie było takie złe. A ktoś zaliczył już maturę lub ktoś na przykład interesuje się na przykład kulturą tam, tam staropolską i tak dalej, to też polecam, więc no co mogę dalej powiedzieć. No chyba to i tak będzie raczej na tym momencie na tyle, więc trzymajcie się ciepło. Nie przejmujcie się szkołą, bo pamiętajcie, że po szkole będzie tylko i wyłącznie lepiej. A ja się z wami żegnam, więc cześć i czołem.